Witam serdecznie, drogie rączki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co toż energie nam pokazują. Co też chcą nam powiedzieć. No i dla raczka szansa. Szansa, stabilizacja. Miło, kurde, raczki. Ale macie. Cycuś malina, piękne karty. Piękne karty. W sprawach powiem tak, jeżeli do tej pory były rzeczy, które nie układały się w sprawach, słuchajcie, urzędowo, finansowo, urzędowych, no to w tym tygodniu powiem tak, to co, nie wiem, czy złożycie pisma, czy będą się odbywały sprawy, one są dla Was ogólnie bardzo, bardzo pozytywne, powinny być pozytywne, odpływacie od problemu, o tak bym powiedziała, czyli macie wielką szansę, żeby w tym tygodniu, bo macie energię, zmartwychwstania, trójki denarów, czwóreczki buław, asa kielichów, asa mieczy, bardzo zdrowych cięć, które tak naprawdę posłużą, to co zrobicie, wykonacie w tym tygodniu, to tak jakby posłużyło Wam na dobrych kilka lat, było takim owocnym, nie wiem, zadziałaniem w sprawie urzędowej, tak, czyli w sprawach takich materialno-bytowych, urzędowych, takich typowo papierologicznych i tak dalej, macie zielone światło, bo tutaj jest tak, jest wyczekiwanie, część z Was wyczekuje też na jakieś pisma, na jakieś zależności i tutaj jest, że dostajecie decyzję, że może być decyzja, może być dwojaka. Czekacie na energię miłości, czyli tego asa kielichów, że ona będzie pozytywna, natomiast tutaj są jakieś cięcia, które mówią o tym, że to jest zadowalające dla Was, może nie jest do końca aż takie happy, ale jest zadowalające, ale dające jednocześnie tak jakby szansę na przyszłość, na szansę na długie lata, bo to mówię tak, w każdym bądź razie najważniejsze przesłanie dla Was, wszystkie sprawy, ogólnie wszystko, co zapoczątkujecie w tym tygodniu, ma wielką szansę się tak zbetonować i zacementować, czy w miłości, czy w uczuciach, czy w finansach, czy w sprawach właśnie takich typowo urzędowych, tak, to macie olbrzymią szansę, żeby coś zbudować, coś trwałego. Może to być też miłość, mogło to być nawet wyjazdy. Wyjazdy owocują dzieckiem, bo tutaj ewidentnie mi się pokazuje wyjazd z miłością, wyjazd stabilizacja, wyjazd tworzenie dziecka, czyli zalążek dziecka, tak. Ale jednocześnie ci, którzy się boją podpisywania czegoś w tym tygodniu, nie bójcie się, no przynajmniej tak karty mówią tak, że będzie to dla Was bardzo, bardzo pozytywne i śmiało później możecie sobie odpłynąć od tego, bo to będzie bardzo, bardzo dobre. Dobra energia. Chcę Wam powiedzieć, drogie raczki, że piękna energia, bo to jest energia, która łączy wszystko. Macie tutaj wszystkie trygony, macie kielichy, no wszystko. Wszystko w sześciusieńki, tutaj są cztery trygony, słuchajcie, tutaj są miecze w równej energii, czyli jest równowaga u raczków w tym tygodniu, wydaje mi się. I takie, nawet bym wręcz powiedziała, że eureka, coś odkryłem, ja coś zobaczyłam, ja coś dostrzegłam, ja znalazłam precedens, ja idę gdzieś tam, idę po prostu, jest coś, na co wpadniecie, może być to po prostu olbrzymi geniusz, czyli pomysł na skalę Waszego życia, bo on będzie dawał satysfakcję, zadowolenie, pieniążki, pójdzie sprawnie. Po prostu tydzień należy, moi drodzy, do Was. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bardziej bym powiedziała, że się poprawię, chociaż jest tutaj, powiedziałabym, że kręgosłup piersiowy Was troszeczkę przygina. Myślę, że tył głowy, coś tam boli. Nie wiem, czy jest to kręgosłup szyjny, czy jest to główka od tyłu boli. No i jest kolanko przekrzywione, czyli coś tam się z tym kolankiem dzieje. Ale też są, myślę, że są jakieś rehabilitacje, że tutaj są jakieś zabiegi, tu są jakieś wyjazdy. Nie wiem, czy to są sanatoria, ale są jakieś wyjazdy odnośnie zdrówka, moi drodzy, także tak to widzę, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki, hej pa.